Dusia, jak było wspomniane, artysty, który no, ma swój epizod, ma epizod swojej twórczości związany z Orońskim, bywał tutaj w latach 90. Od pewnego czasu rozmawialiśmy też o tym projekcie właśnie, który przedstawię dzisiaj w Oranżerii. Ja jeszcze może bym w formie takiej dygresji przypomniał, niektóre osoby wiedzą, ale dwa miesiące temu mieliśmy okazję pokazywać naszą kolekcję właśnie we Włoszech.